W tym zadaniu musimy policzyć całkę z następującego wyrażenia wymiernego. W prostszych wyrażeniach wymiernych, kiedy w mianowniku mieliśmy tylko jedno wyrażenie z x, to takie wyrażenie wymierne udawało nam się sprowadzić do sumy Kilku wyrażeń potęgowych, no i wtedy rozbijaliśmy całkę na kilka całek z prostych wyrażeń potęgowych i tak liczyliśmy z naszego podstawowego wzoru całki wyrażenia potęgowego. Bardzo łatwa sprawa. Tutaj będzie nieco trudniej, ponieważ w mianowniku mamy bardziej złożone wyrażenie i nie da się tego wyrażenia przekształcić do wyrażeń potęgowych w taki sposób, że bralibyśmy po kolei wyrażenia z licznika, dzielili przez mianownik plus i tak rozbijali na kolejne całki. No, bo nie wyjdą nam wyrażenia potęgowe. W takiej sytuacji czasami możemy spróbować zastosować metodę podstawiania do policzenia takiej całki. Weźmy sobie mianownik i pod cały mianownik podstawimy literkę t. W ten sposób mianownik bardzo nam się uprości, czyli t to będzie 7x kwadrat plus 4x minus 3. Zróżniczkujmy to równanie teraz stronami. Różniczka po t. To będzie dt, teraz liczymy pochodną prawej strony 7x kwadrat, pochodna to będzie 14x, plus pochodna z 4x to po prostu plus 4, z minus 3 to 0, no i jeszcze wszystko razy dx. No i teraz możemy popatrzeć na to, na tą naszą funkcję wymierną. Podmianownik podstawimy t. I teraz patrzymy na licznik. Jeżeli licznik ma coś wspólnego z tym wyrażeniem, które otrzymaliśmy tutaj. Jest na przykład jego wielokrotnością, no to bardzo łatwo wykonamy również podstawienie pod licznik. Zauważmy, że jeżeli tutaj byśmy podzielili to równanie stronami przez 2, no to tu otrzymamy 7x plus 2, czyli dokładnie to, co mamy w liczniku, oczywiście razy jeszcze dx, no ale tutaj też mamy licznik pomnożony przez dx. Tak naprawdę tę całkę mogliśmy Zapisać tak, że licznik wzięlibyśmy w nawias i zamiast pisać cały ułamek razy dx, to dx tutaj skreślę i napiszę tu razy dx. Tak równoważnie możemy zapisać tę całkę. No i to wyrażenie całe, które mamy w liczniku, czyli ten nawias razy dx, możemy wygenerować tutaj. Podzielmy to równanie stronami przez dwa. Będzie 1, druga dt. To się równa 7x plus 2. W nawiasie razy jeszcze dx, no i to całe wyrażenie, które mamy tu w liczniku zamienimy przez 1 druga dt. Czyli nasza całka jest równa całce z wyrażenia. W liczniku 1 druga dt, a w mianowniku mamy po prostu t. To się równa liczbę stałą wyciągamy przed całkę 1 druga. Razy całka. No i tu możemy napisać tak, 1 przez t razy dt to się równa jedna druga razy. No i całka z 1 przez t to będzie logarytm naturalny z modułu t. Tu korzystamy z naszego podstawowego wzoru całkowego, że całka z t do minus pierwszej to logarytm naturalny z modułu t. No i jeszcze oczywiście plus stała c. No i w tym momencie jeszcze musimy wykonać podstawienie, wrócić do naszych oryginalnych zmiennych, czyli napiszemy, że to się równa 1 druga razy logarytm naturalny z modułu i pod te podstawiamy to, co tutaj wzięliśmy, czyli 7x kwadrat plus 4x minus 3, zamykamy moduł, jeszcze plus stała c, no i mamy policzoną naszą całkę.